Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj 204 piękną, czarną, na pięknych felgach. Bardzo śliczne autko. Awangarda. Autko przyjechało na taki dziwny przypadek. Auto jeździ bardzo dobrze, ale od czasu do czasu auto traci moc. Autko ma tu taki... O, już wam pokażę. Jest tam... Albo wam nie pokażę, tam pod komputerem. Już tam wejdę do auta. Pan przyjechał tutaj z wynikiem z hamowni. Ponoć ma 140 koni, a powinno 184. Czyli czasami ma moc, czasami nie ma. To chyba go ten na hamowni wyczaił w tym momencie, co nie ma tej mocy. W każdym razie zabieram się tu za pracę nad nim. I zobaczcie, co tu się dzieje. Właśnie, z tego co słyszałem, co mówił klient, że jest wymieniony wkład w katalizatorze. Już od góry widziałem, że coś tu śmierdzi. Wygląda tak strasznie no nieprofesjonalnie, jakaś taka blacha, pomięta. Zrobione jest to tak na jasia. Teraz tak, ząbki powycierane. Za niedługo zaczną się łamać. Następnie jedna rolka szumi. Druga rolka szumi. Słyszycie? Pompa wody się zaciera. Dalej. Tutaj jest ten zaworek, wiadomo, jednokierunkowy z rolkami. Ta przelotka była zatkana, nie miała drożności. Utrącony wężyk. Sam zaworek, posłuchajcie. Widzicie? Puszcza w dwie strony, czyli stracił tą funkcję tej membrany takiej, że puszcza tylko w jedną stronę. Od przepustnicy, jakaś tutaj kostka zamieniona, jakieś tutaj lutowanko było. No i tu chyba tyle. A właśnie, nie tyle. To zobaczcie na poduszkę silnika. Pan tu się skarżył, że jak gdzieś rusza, to czasu jest jakieś uderzenie. Wjadę tam kamerą, widzicie to? Poduszka silnika jest odkręcona. W takim stanie to zostałem i ani tej śruby zakręcić, ani dokręcić, ani odkręcić, jest zacięta w takiej pozycji. Ktoś po prostu źle wkręcił albo na gwint, albo jakąś śrubę dał inną, w każdym bądź razie zacięła się w tej pozycji i ktoś to tak zostawił. Także cały czas jak przyspieszamy samochodem, no to tucze się ta poduszka, bo jest odkręcona. Dobra. Tego chyba jeszcze jest mało, nie? Jedziemy dalej. Podniesiemy sobie autko. Hello, hello. Sprężyny sportowe, czerwone. Dobra, weźmiemy lampkę. I teraz tak, żeby nie było widać. Ktoś opróżnił katalizator, ten drugi. Jest wycięty, pusty w środku. On jest tak na aucie zamontowany, żeby diagnosta nie widział. Wszystko jest w porządku. A tutaj brak katalizatora. Ale to jeszcze nie wszystko. Popatrzcie, co tu się dzieje. Widzicie to, co ja? Wysunął się cały ten wkład. Spadł w ogóle na dół.
albo tak, nie wiem, tak zamontowali. Tu jest sonda lambda, tu wchodzi tu. I tu jest w ogóle przytkana sonda lambda, popatrzcie. Jest to jakieś zdeformowane, w ogóle zasłoniło sondę lambda. Co tam się w ogóle dzieje w tym wkładzie? Jakaś katastrofa. Zobaczcie, jak to tam wygląda. Jakaś rzeź tutaj jest po prostu. Ta puszka tak wygląda gdzieś, nie wiem skąd wzięta. Straszna rzecz. Dalej. Tu mamy wtyczkę od sondy lambda. Cała pływa w oleju, zobaczcie. Pełno tu jest oleju. Tu jest sonda, akurat ten kabel idzie do sondy, a tu jest wtyczka do modułu silnika. Wszystko pływa w oleju. Przecież jak do chłopa zadzwonię i powie mu co tutaj wynalazłem, to powie, że chyba zgłupiałem. Że to takie fajne auto jest, taka ładna C-klasa czarna. Nie wiem, powie, że chyba to nie, pomyłem auto, że to nie jego auto. Dobra. Jeszcze pewnie bym dłużej poszukał, więcej bym znalazł. Na razie zakończymy na tym, dzwonimy do pana. Zapytamy się, co sobie chcę wymieniać z tych wszystkich rzeczy, które tutaj znalazłem. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. A tutaj wam jeszcze na koniec ciekawości pokażę. Wymianę koła dwumasowego w Mercedesie. Czegoś tutaj brakuje. Nie ma silnika. Takiego mamy tutaj Mercedesika. Cały silnik jest w ramie ze skrzynią. Jest tu taka rama. I sobie nie rozdzielicie na aucie skrzyni od silnika. Trzeba silnik wyciągać i wymienić dwumas. Także wracamy tutaj do tej C-klasy, dzwonimy do pana, zobaczymy, jaką podejmie decyzję. Na razie, trzymajcie się, hej.